pokazujemy, że nie jest to sztampowe menu, nie są to rzeczy, które są dostępne cały rok. Tak jak już ostatnio była premiera letniego menu, próbujemy wplatać nowe rzeczy, które będą troszkę ciekawsze i będą pokazywały, że Pink Lobster ma tak naprawdę wiele do zaoferowania. Wpadł nam pomysł do głowy, żeby przejść przez 7 wieków, czyli zaczynamy od XV wieku, kończymy na XXI. Dla mnie to jest takie trochę emocjonalne przeżycie, że jem to, co kiedyś znalazłem, w sensie tekstu, w sensie przepisów, że sobie wyobrażam to jedzenie dawne. Przygotowałem szczupaka, delikatna nuta koperku, ogórka, który teraz jest zresztą w sezonie, czyli taka delikatna chrupkość połączona z takim delikatnym wywarem. Są przepyszne, naprawdę. To jest też wielka umiejętność zapoznać się z tą oryginalną recepturą i tak ją zmodyfikować, aby ona była również atrakcyjna dla nas, dla ludzi współczesnych, bo pierwsze danie w ogóle receptura pochodzi z XV wieku. To jest imponujące. Moja interpretacja była taka, żeby tą perliszkę delikatnie połowę zmielić, połowę posiekać dosłownie jak tatar, doprawić cynamonem, sól, pieprz, odpowiednia ilość świeżych ziół i do tego bułeczkę, coś w rodzaju stylu hamburgera. Hamburger z perliczką, naprawdę w menu doskonały. Trochę się biłam z myślami, czy to jeść, czy tylko patrzeć na to, ale stwierdziłam, że taka okazja, trzeba spróbować. Ślimaki, które są podane z octem, rodzynkami i pietruszką, co nie jest tak naprawdę takie oczywiste. No przełamaliśmy je troszeczkę tomką, taką przyprawą aromatyczną, winem polskim, regionalnym. Uwielbiam takie różne smaki, które nie są typowe, a tutaj poznaję polską kuchnię, której nie znałam wcześniej. Powiem szczerze, że jestem zachwycona tą odsłoną. Dzisiaj na kolację przygotowałem chłodziec z botwiny, z kiszonym ogórkiem, z kwaśną śmietaną, z rakami, cielęciną. Jak ta gotowanego szczupaka, to naprawdę klasa i tutaj absolutnie fajnie. Przełamane maślanką, która bardzo fajnie pasuje. Druga rzecz to była kapłon. W oryginale był kapłon, ale była to perliczka w sosie muszkatołowym, czyli no jak sama nazwa wskazuje, bardziej korzennie. To był kaszkonik, też moim zdaniem świetnie się spisał, stanął na wysokości zadania. Zrobiłam rolatkę z jesiotra, zamarynowałam go w limonce i w pudrze spora palonego. Zrobiliśmy rulonik z kalarepy, ponieważ jest teraz sezon na kalarepę. Do środka włożyliśmy oliwki, które również były w sosie. No ja jestem zachwycona osobiście, dlatego że dawno nie jadłam jesiotra. A to jest niezwykle cenna, świetna, droga ryba, pięknie podana i pysznie smakująca. Pomysł bardzo dobry, kolory w polskiej kuchni dobrane idealnie. Moja córeczka gustuje w różu, także ja nie ukrywam, że też tutaj ten róż mnie bardzo mi podpasował. Produkty, które mieliśmy w Polsce całe życie, czyli maślanka, nasze owoce, maliny, poziomki. Okazuje się, że polska kuchnia to nie tylko pierogi ruskie i karp po żydowsku, że to także fantastyczna perliczka, że to cudowny jesiotr z soczewicą, że znakomity chłodnik na rakach. Okazuje się, że polscy mistrzowie kuchni potrafią gotować nie gorzej niż Francuzi i Włosi.